Witajcie w mojej jaskini. Dlaczego jaskini? Co ty znowu pierdolisz, Kornelia? Rzecz w tym, że jest cały czas 30 stopni, słonecznie, pięknie w ogóle, ptaszki ćwierkają, uga buga, a ja mam na łóżku czarne prześcieradło, czarną pościel, czarny koc. Mój wiesiak z ubraniami też jest cały czarny, chociaż ostatnio położyłam tam różowe klapki dla niepoznaki. I jeszcze chodzę ciągle w moim czarnym szlafroku. Czas wprowadzić jakieś kolory do mojego życia. Postanowiłam się trochę odwampirzyć, co to znaczy, nie wiem, nie ma takiego słowa, ale ja tak mówię. Dlatego postanowiłam zrobić małą metamorfozę mojej sypialni. I mam już wszystko, co jest mi potrzebne do tej metamorfozy. Przyszły mi rzeczy do mojej, może ja usiądę po prostu. Przyszły rzeczy, które zamówiłam do tej metamorfozy sypialni. Przyszło wszystko. Biała pościel. Kupiłam ją na Allegro. Ja na nią spojrzałam i ona już jest pewnie brudna. Słuchajcie, zmieniam właśnie pościel i tak mi się podoba, jak ta kołdra jest taka niepowleczona i jest tak biało tutaj. Ej, serio, mega mi się to podoba. Marzy mi się biała pościel od jakichś, myślę, no od kilku lat. Naprawdę, marzę o białej pościeli, ale jest jeden problem i ten problem nazywa się Kornelia. Ja wiem, że nie mogę mieć białej pościeli, bo już to zauważyłam, jak w hotelach jest na przykład biała pościel. Ja tylko na nią spojrzę i ona już jest brudna. Dotknę palcem, brudna. I tak samo mam nawet jak się ubieram. Ja na przykład ubiorę białą koszulkę, ona jest po minucie brudna. Ja jestem jak taka dzidzia mała trochę. Więc zobaczcie, na przykład jakbym miała makijaż, no nie? Dotknę palcem twarz, dotknę to, brudne. Dlatego zostaję przy mojej czarnej pościeli, ale nie ukrywam, na lato biała pościel, zajebista sprawa. Bo nawet myślałam, czy sobie nie kupić, bo jak jest lato i jesień, to w ogóle nie używam samoopalacza, więc super by było właśnie mieć tę białą pościel. Ale ja wiem, że ona po prostu będzie brudna. Teraz pytanie do wszystkich, którzy mają białą pościel. Po pierwsze, jak wy to robicie? Po drugie, nienawidzę was. A po trzecie, no trochę wam zazdroszczę. Białe prześcieradło, które również kupiłam na Allegro, ale mięciutkie. I IKEA. To jest do góry nogami, czy nie? Tak, oczywiście, że do góry nogami. W IKEA kupiłam taki kolorowy koc. Ale zajebisty! Boże! Ten koc wygrywa. Nie wiem jeszcze, co wygrywa. I jeszcze w IKEA kupiłam dwie takie poszewki na poduszki. I to jest ten sam odcień różu, co jest na tym kocu, więc będzie super. Słuchajcie, idę te rzeczy wyprać i jutro robimy metamorfozę. W tej chwili prezentuje się to tak. Zaczniemy od mojego łóżka. Jeśli marzy wam się czarna pościel, to powiem wam jedną rzecz. Czarna pościel, czarne prześcieradło, to jest ok. Poza tym, że to jest zawsze opłaczone. I widać na tym wszystkie jakieś jasne ślady. To jest właśnie irytujące, że ja czasem muszę rolką jeździć po pościeli. Swoją drogą. Rolkę też mam czarną. Chociaż moja kołdra jest biała. W ogóle Elenie powiedziałam, że nie będzie mogła już u mnie spać, jak będę miała białą pościel, bo ona wszystko rozlewa, niszczy, psuje. Masakra, wiecie jak jest z rodzeństwem. No i idę po białe rzeczy. Tu już mam wyprane. Czas na kołdrę. Bo jestem tak przyzwyczajona już do tej czarnej pościeli, że w ogóle to jest dla mnie jakaś abstrakcja. Bekę bym miała, jakbym od błyszczyka. O, to już. Podusie. Ja wiem, że jestem strasznie zmienna i co 5 minut mówię co innego, ale ja lubię zmiany po prostu, ok? To będzie do prania co 2 dni. I jeszcze te różowe poduchy. Nie wiem, czy to tak będzie leżało. No i teraz gwóźdź programu. Pojechało mnie. Wow. Poduszki to chyba powinnam wyprasować. Słodko. Musimy zrobić coś tam. Tam, tam, tam. Zobaczcie, jak tam jest pusto. Myślałam, żeby położyć tam mój plakat Pulp Fiction. Albo ten mój obraz, ale on mi średnio siedzi. Ale obraz jest moim zdaniem za duży. Za to plakat jest spoko, ale dodałabym tam jakieś książki, żeby było fajniej. Ale pomyślałam, że najlepiej by było, jakbym sama namalowała jakiś obraz, więc kupiłam płótna, takie mniejsze. Tylko, że teraz jak na to patrzę, to mega mi się podoba to Pulp Fiction tam. Namaluję jakiś obraz i zobaczymy po prostu, co wygląda lepiej. A żeby umilić sobie
malowanie obrazu. Naleję sobie prosecco. Ja ogólnie nie piję za dużo, tak żeby w ogóle sama sobie nalać w domu, to wydaje mi się, że kilka lat temu. Kupiłam sobie takie malutkie prosecco. Jest weekend, a ja będę malować obraz, więc mogę. Kto w ogóle miałby mi zabronić, prawda? Ja w ogóle mam taką przenośną, prowizoryczną sztalugę. Ale nie wiem, czy to będzie wygodne, tak szczerze. I mam tutaj kolory podstawowe. Wolałabym te większe płótno, ale wydaje mi się, że te mniejsze lepiej będzie tam wyglądać. Chyba jednak wygodniej będzie mi to zrobić na stole, bo to jest mega małe płótno. Przeglądałam Pinteresta, żeby znaleźć jakąś inspirację i ogólnie jest dużo fajnych rzeczy, tylko albo nie chcę zgapiać, albo są za trudne. Oh. Ja pierdzielę! Muszę się napić, żeby wymyślić coś mądrego. Mądrego. Dalej brak inspiracji. Jak mam być szczera, to najbardziej bym chciała albo gołą babę, albo jakiś taki zbereźny napis. Słuchajcie, jest już późno, a ja nie mam naprawdę żadnego pomysłu. Prześpię się z tym i zajmę się tym jutro. Jeżeli myślicie, że coś wymyśliłam i wpadłam na świetny pomysł, no to się mylicie. Wydaje mi się, że to z gołą babą nie będzie wcale głupie jednak. A może jakiś nagi pan? Co ja mam zrobić? Samo malowanie? Chuj. No w sumie nie chuj. Ale pomysł? Ogólnie mam też dużo innych fajnych pomysłów, ale musimy wymyślić coś, co jest proste. Ja bym zrobiła takie usta duże. Znajdę na Google jakieś ładne usta i to już łatwo pójdzie, tak mi się wydaje. Uważam, że te usta są ni w dupę, ni w oko. Poczułam wiatr w żaglach, kochani. Co to kurwa jest? Najbardziej mi zależało właśnie na granatowych ustach, ponieważ to takie trochę nieoczywiste. Co ja pierdolę? Ale zjebałam, tu miało być żółte. Ta-dam! Nieźle wam powiem. Myślałam, że będzie jakieś 100 razy gorzej. Yes, said it has been. Hang it up, flat screen. Plasma, ej Niki, ej Niki, esma. A jestem zajebista jednak. Cofam cały ten mój hejt na siebie z moim malowaniem. Jednak jestem zajebista. Żart. Jestem w porządku. Póki co wygląda to tak. Nie jest najgorzej. Potrenuję jeszcze trochę i it's over for you bitches. Trochę za jasny jest ten obraz moim zdaniem. Zrobiłabym tu na przykład taką żółtą plamę dużą, a tu na przykład zieloną. W tej chwili nie jest źle, ale zaraz to pewnie spierdolę. Jest okej. Nie wiem, czy ta zieleń była najmądrzejszym pomysłem. Jakoś dziwnie to wygląda. Zawsze muszę przedobrzyć, nie? Teraz obrysuję te usta markerem. Nie wiem, czy to jest mądry pomysł, to jest pewnie głupi pomysł. Mogłam tego nie robić. To było naprawdę znośne, póki nie użyłam markera. W tej chwili ja uważam, że to się nadaje zupełnie do niczego. Zobaczmy zatem, jak ten obraz będzie prezentował się w mojej sypialni. Na pewno zajebiście. Położyłam też tam sobie trochę książek. Jezus, to jest żenujące. Przepraszam, ale to wygląda żałośnie. Co to jest? Czekajcie. O Jezu. Jeszcze gorzej. No i zostajemy przy plakacie. Wydaje mi się, że tak jest subcio. Co myślimy? Okej, teraz czas, żebyśmy zajęli się moim wieszakiem. Jest to kolejna mroczna rzecz w mojej sypialni, a odchodzimy od tego. Tak szczerze, większość tych rzeczy to ja muszę w zimę. Na przykład tutaj mam taki gruby sweter. No i po kiego on ma tutaj wisieć, skoro nie będę go nosić w najbliższym czasie, prawda? Także w przedpokoju mam w szafach takie bardziej letnie rzeczy
i zrobimy tutaj taką małą wymiankę. Ja w ogóle mam na sobie moje spodenki od piżamy. Koszulkę tylko założyłam inną, bo jakbym została w tej, w której spałam, to patrzylibyście tylko na moje cycki. Ja was znam. No. Tęsknicie? No i co? Słuchajcie, mam tutaj taki sweterek i zabrałam go mojej mamie chyba ze 100 lat temu. Ale nawet ponad pół roku próbuję mi go zabrać. Ale nie dla psa kiełbasa. Nie wiem, czy pamiętacie ten sweter, ale on wygląda jak ten koc, który kupiłam. Ja jestem w ogóle zmienna. To jest niemożliwe, nie? Pewnie jutro wstanę i powiem, uch, to znowu mój czarny wieszak. Ta prawda jest taka, że na te rzeczy też już jest chyba za ciepło. Inaczej w ogóle, co? Nie wiem, co to jest za pomysł. Kto na to wpadł? Ogólnie to dam Elenie wszystkie moje łapacze snów, ale na potrzeby metamorfozy mojej sypialni oddała mi różowy. Robimy wymiankę. Co myślimy? Ej, szczerze? Podoba mi się w chuj. No, jest good.